Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym. A było z Nim 12 oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości. Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło 7 złych duchów. Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda. Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia. Słuchając dzisiejszego fragmentu Ewangelii, pomyślmy o wszystkich dobrych ludziach, którzy poświęcają wiele, aby wyświadczyć nam dobro. Każdy z nas ma takich przyjaciół i dobrodziejów. Miał ich także sam Jezus. Uczniami greckich filozofów i żydowskich rabinów mogli zostać wyłącznie mężczyźni. Jezus przyniósł dobrą nowinę wszystkim, bez względu na płeć, kulturę, narodowość czy kolor skóry. Dlatego nie może nas dziwić obecność w gronie uczniów także Marii Magdaleny, Joanny, Zuzanny i wielu innych kobiet. Pierwsza z nich nazywana jest nawet równą apostołą albo apostołką apostołów, ponieważ jako pierwsza ujrzała zmartwychwstałego Pana i posłana przez Niego ogłosiła tę radosną nowinę zalęknionym uczniom. Każdy we wspólnocie Kościoła ma swoje miejsce. Bóg sam wybiera, powołuje i uzdalnia do pełnienia posługi w Kościele. Swoje miejsce w tej wspólnocie mają również kobiety. Nie wolno nam, mężczyznom, o tym zapominać. Kobieta w Kościele nie jest tylko biernym widzem, odbiorcą religijnych usług, ale współodpowiedzialną za losy Kościoła. Tak było od początku istnienia wspólnoty uczniów Chrystusa i tak będzie do końca czasu. W historii mamy wiele przykładów kobiet, które odmieniły losy chrześcijańskiej wspólnoty. Wymienić należy chociażby wspominaną w tym tygodniu świętą Hildegardę z Bingen, świętą Katarzynę ze Sieny, świętą Brygidę Szwedzką, świętą Dorotę z Montów czy świętą Faustynę. Lista ta jest znacznie dłuższa, a wszystkie one odegrały znaczącą rolę w historii Kościoła. Jezus pragnie nam dziś uświadomić, że każdy z nas musi na nowo odkryć swoje miejsce i rolę w Kościele i w pełni ją zacząć realizować. Każdy z nas jest apostołem, czyli głosicielem dobrej nowiny. Każdy wprawdzie na inny sposób, jemu właściwy. Jeden głosząc ją na ambonie, inny poprzez środki społecznego przekazu, jeszcze ktoś inny poprzez działalność misyjną lub charytatywną, a ktoś inny przez wsparcie modlitewne lub materialne dzieła ewangelizacyjnego Kościoła. Wszyscy jednak jesteśmy wezwani do głoszenia dobrej nowiny własnym życiem. Nie zapominajmy o tym.